Kłaniam się Państwu nisko. W poniedziałek o poranku w naszym studiu Przemysław Czachanowski, członek Rady Krajowej Partii Razem, także pełnomocnik Komitetu Społecznych Poznań, Wyborczego Komitetu. Witam Pana serdecznie. Witam Pana redaktora, witam szanowne słuchaczki i szanownych słuchaczy Radia Poznań. Lewica Razem, której Pan jest przedstawicielem, ogłosiła, że wchodzi w skład Komitetu Społeczny Poznań. To ma być taka nowa, świeża siła na tej społecznej mapie. No ale jednak jesteście przede wszystkim lewicą. No i sporo tam padło gorzkich słów pod adresem innej lewicy. Ładnie to tak, żeby lewica lewicy, tak mówiąc, między nami nawrzucała. Szanowny panie redaktorze, my z naszym projektem poszliśmy do naszych przyjaciół i koalicjantów jeszcze w zeszłym roku, zimą w lutym, gdy wciąż jeszcze w Polsce rządziła inna koalicja niż obecnie i były to troszeczkę inne problemy. Przedstawiliśmy tą naszą koncepcję, iż owszem, problem z autorytaryzmem PiS-u jest problemem poważnym, natomiast już zimą zeszłego roku widać było, że koalicja demokratyczna ma szansę przejąć tą władzę i powinniśmy już myśleć o tym, co będzie po przyjęciu tejże władzy, także u nas w Poznaniu. A w Poznaniu nie dzieje się najlepiej, delikatnie rzecz ujmując, dzieje się źle. Ja myślę, że w tej kadencji pana prezydenta dzieje się dużo gorzej niż w tej poprzedniej i ten trend jest niestety bardzo mocno negatywny. Mówi pan o Jacku Jaśkowiaku, tak? Mówię oczywiście o naszym panu prezydencie, panu Jacku Jaśkowiaku. I przedstawiliśmy naszym koalicjantom ten nasz pomysł, abyśmy zbudowali takie szerokie porozumienie wszystkich organizacji, także poza lewicą, bo jak pan pamięta, my startowaliśmy razem w 2018 roku w porozumieniu lewicowym, które było projektem udanym, natomiast uważamy, że można oczywiście ten projekt poprawić, rozszerzyć go oczywiście o inne środowiska. No tak, a teraz lewica idzie podzielona. Jak to wygląda na zewnątrz? I przedstawiliśmy naszym przyjaciołom właśnie tenże projekt. Czekaliśmy na tą odpowiedź dosyć długo i tej odpowiedzi nie było. Później, jak pan wie, nasi przyjaciele rozmawiali z Koalicją Obywatelską bardzo długo o wspólnym starcie. No i my w tym czasie oczywiście realizowaliśmy swoją koncepcję. Od lata, późnego właściwie lata, kiedy to spotkałem się razem z Michałem Kucharskim i z Włodzimierzem Nowakiem i założyliśmy taką grupę inicjatywną, której celem miało być właśnie przeprowadzenie jak najszerszych rozmów po to, żeby powołać ten wspólny komitet, który tak roboczo wtedy nazwaliśmy właśnie Społecznym Poznaniem. No i cóż, ten komitet został zawiązany na początku lutego, kiedy, jak pan pamięta, wciąż jeszcze nasi koalicjanci rozmawiali z Koalicją Obywatelską o wspólnym starcie. Z tych rozmów nic nie wyszło. I wobec Donald Tusk to przeciął, powiedział, że tak, idzie osobno. I wobec... To jest naturalne, żebyście poszli razem w takim razie. Oczywiście na lewicę moim zdaniem powinna iść razem, tak? Ale tak jak powiedzieliśmy, tak jak powiedzieliśmy, powinna nas łączyć pewna wspólnota poglądów i także wspólnota prowadzonej polityki. My w Lewicy Razem, jak pan wie, w tej kadencji byliśmy zawsze krytyczni wobec rządów Jacka Jaśkowiaka. Ja sobie tylko przypomnę panu redaktorowi, iż protestowaliśmy przeciwko podwyżkom cen komunikacji publicznej, zgłaszaliśmy projekt uchwały obywatelskiej w sprawie ochrony lasu, walczyliśmy o rady osiedli, które Platforma Obywatelska usiłowała w tej kadencji po prostu rozjechać fizycznie w komisji pana Olszaka. Natomiast nasi koalicjanci zasiadający we Wspólnym Poznaniu głosowali w Radzie Miasta troszeczkę, bym powiedział, odmiennie. A to nie wiedzieliście tego? Oczywiście, że wiedzieliśmy tego i właśnie te głosowania... To może trzeba było powiedzieć, nie po drodze nam w takim razie. Te głosowania z tej kadencji były, nie ukrywam, pewnym problemem i warunek współpracy, który stawiam oczywiście każdemu partnerowi, absolutnie, bo nikogo nie odrzucamy, jest taki, żeby ta osoba się precyzyjnie opowiedziała w zakresie rządów pana Jaśkowiaka. Czytaj, i także nie głosowała za absolutorium, tak? Na przykład dla prezydenta. Na przykład nie głosowała za absolutorium, bo to troszeczkę trudna, dziwna sytuacja, gdy my występujemy podczas debaty absolutoryjnej z krytyką, a inne osoby wręcz przeciwnie, jak na przykład pan radny Sowa, jak pan pamięta, w zeszłym roku, w czerwcu 2023 roku, zachwalał pana prezydenta Jaśkowiaka i wręcz pouczał, że należy być wobec pana prezydenta miłym, jak się jest miłym wobec wobec pana prezydenta, to i pan prezydent jest miły wobec swoich oponentów. To co tak konkretnie zarzucacie Jackowi Jaśkowiakowi? No bo tutaj oprócz tego, co pan powiedział o ratach osiedli, o podwyżkach cen biletów, no to jeszcze trochę za mało, żeby położyć kreskę, no i próbować wystawiać własnego kandydata. Ja bym na ten problem spojrzał szerzej, to znaczy my idziemy z propozycją zmiany sposobu zarządzania tymże miastem, bo ten trend jest szalenie niepokojący. Pan redaktor wie, jak wygląda Rada Miasta, bo chodzi na Radę Miasta, chodzi także na komisję i wie doskonale, że debaty politycznej i pytań w Radzie Miasta po prostu nie ma. To znaczy nie jest tak, że Poznaniem niestety rządzi pan prezydent Jaśkowiak, jakby to ustawa wskazywała, bo de facto rządzi tym miastem grupa 6 panów, szefów kół Platformy Obywatelskiej. To mocne słowa. I to widać nawet przecież na samych obradach Rady Miasta, kiedy jest jakikolwiek problem, to ci panowie idą sobie na boczku, to jest pan Sternalski, to jest pan Ganowicz, to jest pan Wiśniewski oczywiście, tam podejmują decyzje, a potem radni pod batutą pana Sternalskiego głosują tak, jak pan Sternalski każe. Dobrze, ale to nadal jeszcze nie musi oznaczać, że mogą mieć złe postulaty, prawda? Więc co tak naprawdę konkretnie? Nie wiem, mówiliście o braku dialogu społecznego. Mówiliście o tym, że nie ma skutecznej walki ze smogiem. To już tak podpowiadam wam z tego, co sobie betonoza. To są rzeczy, które gdzieś wypisałem sobie z waszej konferencji prasowej. Ale to wszystko też wynika ze sposobu zarządzania. To znaczy z tym, że ten sposób jest taki bardzo scentralizowany, że plac kolegiacki kompletnie nie zwraca uwagi na problemy lokalne, na problemy sąsiedzkie. I powiem panu nawet, iż jeżeli jest pan przedstawicielem osiedla dalej położonym od placu kolegiackiego, to ten brak wpływu, ta, bym powiedział nawet ignorancja jest coraz większa po stronie i to widać. No i ja się spotykam u siebie na osiedlu, ja jestem z Piątkowa Północ, czyli z zupełnych granic z Poznania, z taką sytuacją, że de facto my, radni osiedlowi, jesteśmy jedynymi przedstawicielami miasta i do nas się ludzie zwracają tak jak do urzędników miejskich. A miasto nas po prostu fizycznie nie słucha, ignoruje w bardzo wielu przypadkach. Ten dialog społeczny co jakiś czas się pojawia w tych różnych rozważaniach. Rzeczywiście goszczę też niekiedy społeczników, choćby kwestia leszczyn tureckich z 27 grudnia, ale też z prezydentem o tym rozmawiam. Tu akurat muszę powiedzieć, że prezydent nie stroni od takich nawet trudnych pytań. Nie zawsze oczywiście te odpowiedzi są takie, jakby nam się wszystkim, jakbyśmy oczekiwali, ale wy prezentujecie taką progresywną wizję Poznania. Mówicie nawet o tym. Ten silny akcent na zieleń, na transport publiczny. Część społeczników, nie część, tak. Bierzecie tych społeczników takich wyrazistych. Włodzimierz Nowak, Tomasz Hejna, Aneta Mikołajczyk z Koalicji Zazieleń Poznań na przykład. To prawda. Ale jak odnajdzie się w tym konglomeracie ciekawych nazwisk na pewno ktoś, kto jest na przykład miłośnikiem pojazdu pod tytułem 4 własne kółka i on nie chce się przesiadać do komunikacji Bardzo chętnie panu odpowiadam na to pytanie, siebie, bo ono bardzo często pada w rozmowach. Nie potępiamy zwolenników 4 kółek, wręcz przeciwnie, rozumiemy ich problemy. I chciałbym też zauważyć, że dzisiaj właśnie problemem tego, że tych 4 kółek jest bardzo dużo. Nie ma miejsc parkingowych powszechnie. To jest u mnie na osiedlu absolutnie pierwszy postulat, brak miejsc parkingowych. Są korki oczywiście i będą te korki, bo mam jeszcze dodatkowo pojazdy z powiatu, które do nas codziennie przyjeżdżają i wyjeżdżają. I moja rada dla nich jest taka, jeżeli nie możecie, nie chcecie porzucać tychże samochodów, nie porzucajcie, ale pozwólcie tym osobom, które mają taką możliwość poruszania się rowerem, poruszania się zbiorkomem, żeby wybrali to rozwiązanie. Jeżeli zainwestujemy w te rozwiązania publiczne, powszechne, to także liczba samochodów na poznańskich drogach spadnie. Jeszcze więcej buspasów? Będzie miejsce pod parkowanie, no bo samochodów de facto będzie mniej, więc ja bym powiedział, alternatywne do samochodów sposoby poruszania się po mieście są najlepszym rozwiązaniem dla miłośników 4 kółek, żeby zdobyć tę przestrzeń parkowania w Nawiasem mówiąc, rozmawiałem jakiś czas temu z Pawłem Leszkiem Klepką, byłym wiceprezydentem Poznania, który mówi, że od czasu chyba Placu Wolności nie wybudowano żadnego podziemnego parkingu w Poznaniu. Może to jest jakaś alternatywa. Ja bym do tego dodał, że te parkingi buforowe, które się buduje na przykład u mnie na Sobieskiego, jak pan wie, one są raz, że w złym miejscu, a dwa są tylko i wyłącznie na 150 miejsc. No jeżeli mamy do czynienia z tysiącami samochodów, setkami na jednego mieszkańca, to wie pan, no te 150 miejsc to jest tak troszeczkę kropelką w oceanie. One są albo bardzo puste, albo bardzo przeciążone. Albo są dokładnie takie, tak. Dokładnie to jest tak. Akurat prawda. Dlaczego tak długo musimy czekać na kandydata na prezydenta? Wszyscy, bo właściwie Tomasz Hejna prawie, że to ogłosił. Już niemalże wychodziło to z jego ust w momencie, kiedy mieliście konferencję prasową, że to on będzie kandydatem, Gemela Poznańska, ten społecznik, który walczy z chaosem reklamowym. Panie redaktorze, zdecydowana większość osób, które będzie startowała z komitetu, pochodzi z rozmaitego rodzaju stowarzyszeń społecznych, kolektywów nieformalnych i działalności właśnie, jak wspomniane Tomek Hejna, społecznikowskiej od bardzo, bardzo wielu lat, ale będą na tej liście osoby społecznikowskie, takie jak ja na przykład, które mają także afiliację partyjną. I ta afiliacja partyjna wymaga przejścia także wewnętrznych procedur, które to wewnętrzne procedury w Partii Razem powinny się zamknąć w tym tygodniu. Nasi partnerzy społeczni o tym wiedzą. Ale jego to nie obowiązuje. Rozmawialiśmy o tym i doszliśmy do porozumienia, że nasi partnerzy poczekają na nas, na zamknięcie tychże procedur z ogłoszeniem swojego startu. I ja myślę, że najpóźniej w przyszły weekend będziemy już mogli i gotowi poprosić, zaprosić państwa, także oczywiście szanownego pana redaktora, na konferencję prasową. Czy jest jakaś szansa w procentach, że poparlibyście na przykład kandydatkę Lewicy prawdopodobną, Beatę Urbańską, też wszystko na to wskazuje, że to ona będzie stawała w szranki wyborcze? Tak jak powiedziałem, nasza oferta dla naszych kochanych przyjaciół i partnerów z Nowej Lewicy jest oczywiście, była i będzie cały czas Kochani otwarta. Przyjaciele, idziemy osobno. Absolutnie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie. My zapraszamy do współpracy. Natomiast na waszych warunkach. Ale współpraca musi mieć swoją podstawę. Tą podstawą dla nas jest jednoznaczna opozycyjność wobec pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka i Platformy Obywatelskiej, bo Platforma Obywatelska, przypomnę, nie jest organizacją godną zaufania. Ja w tym momencie muszę przypomnieć panu redaktorowi, że Nowa Lewica współpracowała wtedy jeszcze jako SLD w kadencji 2014-2018 formalnie z Platformą Obywatelską i miała w tej kadencji swoje znaczące osiągnięcia. Tylko że niestety Platforma Obywatelska te wszystkie osiągnięcia naszych przyjaciół z Nowej Lewicy w tej kadencji, wszystkie co do sztuki, zlikwidowała. Czy Tomasz Hejna będzie waszym kandydatem? Będę mógł panu odpowiedzieć, ja myślę, najpóźniej w ten weekend. Ale na konferencji prasowej. Jest najpoważniej rozpatrywany. Jest jak najbardziej poważną osobą i jest poważnie rozpatrywaną. Mhm. Kandydata PiS-u nie planujecie popierać, Zbigniewa Czerwińskiego. Z całą pewnością nie planujemy, bo jak pan redaktor wie, jesteśmy i będziemy bardzo krytyczni wobec metod władzy Prawa i Sprawiedliwości na poziomie kraju. Jesteśmy także krytyczni wobec tego, jak Prawo i Sprawiedliwość funkcjonuje w Radzie Miasta, bo ono nie jest prawdziwą opozycją, jest opozycją tylko i wyłącznie ideologiczną, jest opozycją dramatycznie wewnętrznie skłóconą, naprawdę panie redaktorze, w sposób dramatyczny. Nie ma pan wrażenia, że w ogóle Poznań jest albo skłócony, albo taki ugrzeczniony? Myślę o tym, że ktoś mówi, że ta Rada Miasta jest najbardziej grzeczna ze wszystkich, najmniej taka... Ta Rada Miasta w ogóle nie funkcjonuje moim zdaniem i jest troszeczkę pod batutą pana Marka Sternalskiego. Natomiast ma pan rację, jesteśmy ugrzecznieni, dlatego też staramy się być wyrazistą opozycją, a z drugiej strony staramy się łączyć. Wy nie będziecie grzeczni na następnej Radzie Miasta? Z całą pewnością nie będziemy grzeczni w stosunku do rządzącej Platformy Obywatelskiej. No mocna deklaracja. Przemysław Czachanowski, Partia Razem, Społeczny Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.